istnieje zakup pojazdów 50 na 50, czyli 50% lokalne samorządy, stowarzyszenia, a 50% komenda główna. Stąd wzięła się ta inicjatywa, że komendant danej jednostki musi się też wykazać kreatywnością, jeżeli chodzi o współpracę z lokalnym samorządem oraz stowarzyszeniami, bo zdobycie tych pieniędzy wymaga takich dość poważnych rozmów. My jesteśmy tylko jednym z elementów, które wspiera na przykład lokalny samorząd. W zeszłym roku mieliśmy przekazane 3 pojazdy służbowe. Były to 2 samochody oznakowane, 1 samochód nieoznakowany. W tym roku koszty, z tego co pamiętam, na jeden samochód musieliśmy przeznaczyć kwotę 34 500 zł. Plus następne 50% komenda wojewódzka, przy czym te koszty są zróżnicowane w zależności od klasy pojazdu. Ale w tych granicach, o których mówię, takie koszty zostały przeznaczone na nasze pojazdy służbowe. Te pojazdy, jak sami wiecie, eksploatacja pojazdów policyjnych jest dość znaczna, ponieważ niektóre pojazdy są wykorzystywane na trzech zmianach, więc przebieg tych kilometrów jest przeróżny. Nasza jednostka ma jeszcze kilka samochodów, których już przebieg i częste naprawy w niedługiej przyszłości najprawdopodobniej one zostaną wyeliminowane. Dlatego tu też te nasze starania będą również prowadzone i w tym roku, żeby uzyskać środki zarówno od lokalnego samorządu, jak i Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat. Chodzi z policji, bo oni najlepiej znają swoje potrzeby, natomiast stowarzyszenie jest tą organizacją, która w istniejącym stanie stara się pomóc w realizacji i zaspokajaniu potrzeb. Pieniądze biorą się, prowadzimy corocznie akcję 1%. I w tej chwili również zwracamy się do społeczeństwa, żeby nas wspierali. Powiem, te pieniądze, które pozyskujemy, służą nie tylko tym celom na zakup samochodu, ale wszelkim innym działaniom. Tak jak już przy innej okazji wspominałem, w tym roku zakupiliśmy kamizelki, przepraszam, to było w zeszłym roku, kamizelki i wyposażyliśmy wszystkich uczniów klas pierwszych w całym powiecie. Również źródłem naszych środków są darczyńcy, osoby indywidualne, jak również instytucje i zakłady pracy. Także tutaj ta pomoc ze strony tych sponsorów, którzy nas sponsorują, idzie dalej. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, którzy nas również wspomagają. A dlaczego te samochody trafiły akurat do Ostrzeszowa i do Kobylej Góry? No bo jesteśmy w Ostrzeszowie. Tutaj działa to nasze stowarzyszenie, a Kobyla Góra jest tą miejscowością, gdzie ta ilość wypadków, ze względu na warunki, jakie posiada turystyczno-krajoznawcze Kobyla Góra, jest ich więcej. Oprócz tych dobrych turystów przyjeżdżają ci zli, którzy chcą wykorzystać tych turystów. Dlatego też wspomagamy Kobyla Górę nie tylko w zakupie samochodów, ale na przykład współfinansujemy dodatkowe siły policyjne w okresie wakacji.